Zbliża się długi weekend majowy. Większość z nas na ten czas ma już swoje plany. Jakie? Zapytaliśmy o to mieszkańców regionu. Długi weekend majowy rozpoczyna się już jutro, 1 maja. W ten dzień przypada Międzynarodowe Święto Pracy. Jeśli weźmiemy dzień wolny 2 maja, czyli Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, nasz urlop może trwać nieprzerwanie aż do niedzieli, ponieważ w piątek obchodzimy Święto Konstytucji 3 maja. Jak zaplanować 5 dni wolnego? Odpoczywamy, idziemy na spacer z małżonką. I tak to potem leci. Pieszy na obiadek gdzieś. W dzisiejszych czasach 1 maja odpoczywamy. Zazwyczaj idziemy na grilla lub spotykamy się ze znajomymi. Jak dzisiaj obchodzimy, tak samo no, grillujemy i tak samo, nie? Do restauracji się idzie jak tego i wszystko, nie? 1 maja i 2 do 5 mam urlop. Będę gulać. Czyli odpoczywać. Odpoczywać. Prognoza pogody na majówkę zachęca do wypoczynku na świeżym powietrzu przy unoszącym się zapachu grillowanych potraw. Warto nieco wcześniej zrobić zapasy, ponieważ sklepy będą nieczynne 1 i 3 maja, a w pozostałych dniach godziny ich otwarcia mogą ulec zmianie. Co robić, jeśli podczas majówki znudzi nam się grillowanie? Możemy udać się na przykład do Rut Raciborskich. Tam zabytkowa stacja kolei wąskotorowej zaprasza na obchody pierwszomajowe. Również 1 maja w Starym Opactwie w Rudach o godzinie 20:30 dla dzieci od 4 do 8 roku życia rozpocznie się nocne poszukiwanie skarbu w murach Starego Opactwa. Majówka to także doskonały czas na wycieczki rowerowe czy piesze. Arboretum Bramy Morawskiej kusi ogrodem, mini zoo, ale przede wszystkim lasem, gdzie można się wyciszyć i naładować akumulatory. Wszelkie informacje na temat imprez z okazji zbliżającej się majówki znajdziecie Państwo na stronach internetowych poszczególnych instytucji.